Witam bardzo serdecznie oczywiście z tej strony yy, KL209 Witam oczywiście w kolejnym odcinku Porady ogrodnicze oczywiście KL'a Dzisiaj troszeczkę porozmawiamy na temat pomidorów Wady pomidorów tak zwanego żółknięcia yy, Dlaczego oczywiście pomidory żółkną yy, Tu jest oczywiście jak tym więcej widzicie Jest zasadzona też papryka turecka i Pomidory koktajlowe, yy, szery, czerwone, takie, dosyć małe. Ale dziś się nie będzie, jeśli chodzi o paprykę. Bo, yy, jakby to powiedzieć, o paprykę tutaj nie chodzi, tylko po prostu chodzi o pomidory. Jaka jest mniej więcej yy, przyczyna yy, tego żółknięcia tych yy, tak zwanych liści pomidorów? No to jest oczywiście bardzo. Bardzo można to skonfigurować. Są jest kilka przyczyn, których oczywiście bym chciał oczywiście wymienić. To jest e, za mało ziemi, e, za dużo wody, e, nadmiar wody oczywiście za dużo tej wody. Za mało ziemi jest e, wsypane do e, sadzonek, do, e, za, do sadzonek, czy też do nasion. To jest, to jest raz oczywiście ziemia to jest oczywiście raz. E, druga sprawa to może być przelana przelany pomidor za dużo wody tak dalej też może być przyczyną tego i trzecią rzeczą jakim jest to może być za duże nawożenie biohumusem lub jakimś innym jakby to powiedzieć jakimś innym nawozem jeżeli chodzi jeżeli chodzi o nawóz tak chodzi jeżeli chodzi o nawóz do pomidorów ja po ja e, praktycznie e, polecam nawóz. Polecam po prostu nawóz Substral do pomidorów. E, ten nawóz Substral do pomidorów, on nie tylko je, może być do pomidorów, ale też do różnych e, kwiatów. E, praktycznie do wszystkich kwiatów też, do wszystkich kwiatów może być i do oczywiście do pomidorów, jak i też chyba też możliwe, że też może być do papryki, obojętnie praktycznie jakie, bo to jest taki też bardziej, nie, nie tylko do pomidorów, ale to jest też taki jakby powiedzieć uniwersalny nawóz. No i jak tu mniej więcej na przykładzie widzimy, bo to oczywiście to jest krótki materiał, tu troszeczkę jakby to powiedzieć, nie wiem czy można tu wnioskować, czy tu są jakieś praktycznie żółte liście na tych moich oczywiście pomidorach, czy na papryce. Na papryce praktycznie nie widać, tak? Na pomidorach no jak widzimy nie ma, tak? Możliwe, że tu coś jest, ale to jest taki, jakby to powiedzieć, mały listek to praktycznie jest. Możliwe, że jest za mało ziemi, i dlatego się robią takie żółte. Jak mniej więcej widzimy, tak. Ja mam praktycznie dość sporo ziemi. W niektórych, na przykład tu w tym, na przykład jest dużo ziemi. Tu jest, tak powiedzmy, no w miarę jest troszeczkę ziemi, ale no. Priorytetem jest takim, że to trzeba po prostu mieć więcej ziemi rzadko podlewać praktycznie podlewać tam raz na tydzień może raz na tydzień podlewać pomidory biohumus czy ten właśnie nawóz substral do pomidorów można go znaleźć w internecie czy też w sklepie, w sklepie ogrodniczym praktycznie bardzo oczywiście go serdecznie polecam bo biohumusem nie za bardzo, bo czas, czasami też się zdarza, że jak się poleje biohumusem może dojść do tego, że jak to się mówi, mogą się pojawić jakieś objawy praktycznie choroby liści, czy też poparzenia. Też proszę też uważać, żeby po prostu... Pomidory, pomidory praktycznie na takim y, słońcu nie było mocnym, czy też na tym, tylko po prostu takim lekkim, jakby y, półsłońcu, czy też tak półcieniem, jakaś jakoś, jakoś tak mniej więcej. Także jeśli chodzi, oczywiście, o ten materiał, y, o tą poradę, o że to mniej więcej, ja powiedziałem, czym była przyczyna. Jak temu zaradzić? Też oczywiście powiedziałem: więcej ziemi, troszeczkę ograniczyć podlewanie i po prostu zmienić nawóz na ten substytut do pomidorów. Się do, też do niego używa, też do innych kwiatów, on jest bardzo dobry, także polecam. Na samo zakończenie oczywiście chciałbym Was yy, jak to powiedzieć zaprosić do subskrypcji kanału KL oczywiście na YouTube no i oczywiście do znowienia łapki w górę jeśli oczywiście się materiału oczywiście spodobał ogrodniczy, czyli oczywiście to by były oczywiście porady ogrodnicze KLA, także dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia do kolejnego materiału ogrodniczego. Także na razie i dziękuję za uwagę.